ponad 20 lat w zawodowym sporcie, najbardziej utytułowana polska kolarka MTB, utytułowana i teraz będzie słowotwórstwo, umedalowana również. No taka jest taka prawda. I wiesz co, Maja Włoszczowska, jak cię obserwuję przez te lata, to co mnie fascynuje w tobie, wiadomo, poza i medalami Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata czy Europy, to, że ja mam wrażenie, że twoja pasja i motywacja utrzymywała się na tym samym poziomie, że ona nie pikowała w dół przez tyle lat i to jest dla mnie niewiarygodne. Jak to zrobić? Czy tobie się naprawdę nie zdarzały momenty, kiedy zwyczajnie i po ludzku nie chciało ci się chcieć? Wiesz co, to jest tak naprawdę właśnie powód, dla którego mi się udało przez tyle lat być w sporcie. Czy powód, może nie powód, a celowe działanie, to podkręcanie właśnie tej pasji. Były momenty, że byłam wypalona, były momenty, że już mi się nie chciało, wiesz, patrzę na kalendarz startu, wszystkie są w tych samych miejscach, znowu jadę na zgrupowanie w to samo miejsce, ba, trening zawodowy nie polega na tym, że ja jadę rowerem 3 godziny, podziwiam widoki, tylko polega na tym, że ja jadę na jedną górkę, robię interwały, góra, dół, patrząc na licznik, który mi pokazuje, z jaką mocą jadę, więc no to jest dalekie od romantycznego kolarstwa, o którym wszyscy mówią, więc może się znudzić. Natomiast zawsze, kiedy do takiego punktu dochodziłam, no to robiłam coś, co sprawiało, żebym znów miała po prostu ochotę jeździć. Czy to jechałam jakiś taki wyścig stricte dla samej zabawy, przygodowy, tak jak pojechałam Cape Epic, który notabene szarpnął mnie strasznie zdrowotnie i potem musiałam swoje odcierpieć, ale... To tam, gdzie byłaś przeziębiona? Tak, tam, gdzie byłam przeziębiona. Ośmiodniowy wyścig, przepotężne obciążenie dla organizmu, ale mega przygodowy w RPA, fantastyczni ludzie. I jak wiedziałam, że to jadę, no to od razu miałam dodatkową motywację. Czy przed igrzyskami w Rio de Janeiro pojechałam na zgrupowanie do Kolumbii, co wszyscy się zastanawiali, skąd Kolumbia, kurczę, kto jeździ na zgrupowanie do Kolumbii. Maja. Tak, ja byłam wtedy jedyna, ale w tej chwili już zawodnicy jeżdżą. Już wśród kolarzy czasowych to jest klasyczne miejsce, górscy rzadziej, ale jeżdżą. Natomiast dla mnie to wtedy był taki boost, bo byłam w nowym miejscu, z nowymi ludźmi, w sensie na miejscu, tam miałam nowo poznanych kolarzy, z którymi mogłam pojechać na trening i od razu mi się zaczynało właśnie chcieć. Czy jak już bardzo byłam wypalona interwałami, no to rozmawiałam z moim trenerem, słuchaj, jeszcze jeden taki trening i rzucam kolarstwo, więc zmień. Następnego dnia pojawiała się zabawa rowerowa. Więc to podtrzymywanie pasji uważam, że jest mega, mega ważne, no bo jednak jak wchodzimy w rutynę, to w którymś momencie zawsze będzie tak, że no, po prostu się tym zmęczymy. Sport zawodowy wymaga nieprawdopodobnej konsekwencji. Czy ty ją zawsze miałaś, czy właśnie sport cię jej nauczył? Jeżeli chodzi o konsekwencje, to ją miałam i to był na pewno mój plus, ale też ja zawsze lubiłam to, co robię, więc nie miałam tak, że się do tego zmuszam. Poza tym no, od dzieciństwa moje ulubione przedmioty w szkole to były WF i matematyka. Obie te rzeczy, i WF i matematyka, wymaga systematyczności, jeżeli chcemy być na odpowiednim poziomie. Tak? No, matematyki się nie da tak nauczyć, im jesteś bardziej systematyczna, tym lepiej. I ja systematyczna faktycznie byłam, wracałam do domu, ciach, odrabiałam lekcje, wzorowa uczennica, czerwony pasek, tak zwany kujon. Możemy sobie podać ręce. Dzień dobry, ja również. Z wiekiem mi trochę przeszło, bardzo. ale w czasie, kiedy zaczęłam uprawiać sport, to mi bardzo to pomagało. Poza tym miałam naprawdę duże szczęście, że trafiłam na początku do klubu, w którym to była przede wszystkim zabawa. Potem dopiero gdzieś zderzyłam się z tą rutyną i podejściem takim jak do pracy, co mnie zabijało, ale znów na przykład trafiłam na Marka Galińskiego, który właśnie jak ja byłam już taka bardzo obowiązkowa, wszystkie treningi od linijki, tylko i wyłącznie na tym skoncentrowana, to no on na przykład w trakcie treningu mówił, chodź, coś ci pokażę. Ja byłam pomiędzy jednym podjazdem, a drugim, konkretno mam 3-minutową przerwę wypoczynkową. Mówię, no dobra, no jak chce mi coś, przeszkadza mi tu w treningu, chce mi coś pokazać, to znaczy, że to może jest jakaś, wiesz, super podjazd z lepszym nachyleniem, na którym lepiej mi będzie zrobić ten trening. Jedziemy, a Marek tak, popatrz jak tu ładnie. Ja tak, ty kurde, ja przyjechałam do roboty, a nie patrzeć jak tu ładnie. Ale no to było, on mnie bardzo nauczył tego, żeby właśnie czerpać radość. Okej, trzeba zrobić swoją robotę, ale to też nie jest apteka. To nie jest tak, że jak gdzieś raz pojedziemy minutę dłużej, minutę krócej, to świat się zawala. A te drobne momenty przyjemności w dłuższej perspektywie czasu potrafią uratować właśnie psychikę,
I przede wszystkim no, utrzymać fan z tego, co się robi. Ale to jest nieprawdopodobnie ważne, wiesz, bo ja kiedyś się przygotowałam, nigdy nie byłam w zawodowym sporcie. Jako dziecko uprawiałam, trenowałam lekkoatletykę, ale to były dziecięce czasy. Ale potem już w dorosłym życiu, jak się przygotowywałam do maratonu, to moi znajomi mówili na mnie farmaceutka, bo ja miałam odmierzone, jak mam przebiec tyle, to ani metr więcej, ani metr mniej. Trening taki, miałam dokładnie to, co ty. I niechby mnie ktoś, jak się zatrzymywałam na pasach, to truchtałam w miejscu, co teraz, jak na kogoś patrzę, bardzo mnie to śmieszy i patrzę z taką czułością, bo sama to miałam. I dla mnie uwalniające było to, że zaczęłam biegać bez zegarka, bez planu treningowego. Oczywiście nie można sobie na to pozwolić w zawodowym sporcie, ale w takim sporcie dla przyjemności i dla frajdy to było uwalniające dla mnie samej. Czy ty w życiu już takim pozazawodowym sportem, bo ciągle jesteś bardzo aktywna jakby sportowo, ale to już nie jest tak jak było. Czy ty już masz tę fazę, że tak potrafisz właśnie sobie popłynąć z czymś, wiesz, że odpuszczasz, że bardziej ci cieszą widoki niż plan treningowy? To zawsze mnie cieszyły widoki, tylko oczywiście nie trzeba było trzymać tego planu treningowego, ale im dalej właśnie mojej kariery, tym więcej wkładałam wysiłku w to, aby przy tym zaplanowanym treningu jednocześnie móc mieć właśnie ten taki element krajoznawczy, turystyczny, bo to mnie właśnie ładowało, więc ja potrafiłam na przykład 3,5 godziny spędzić na planowaniu trasy treningu, tak abym mogła zrobić te interwały, które mam zrobić, ale żebym mogła to zrobić na jednej długiej pętli, przy okazji zahaczając jakieś fajne ciekawe zjazdy, no i mówię, zajmowało to mnóstwo czasu, ale potem mi dawało niesamowicie dużo radości. No a w tej chwili jeżdżę na rowerze właśnie, tak jak mówisz, dla wolności, tylko tam, gdzie chcę, kiedy chcę, ile chcę. Często w ogóle nie planując, tylko wyjeżdżam na rower i w trakcie stwierdzam, o nie, dzisiaj czuję, że nie mam fanu, bo się nie wyspałam i nie mam siły, to jadę tylko chwilkę, bo już się przebrałam. Ale jeżeli mam czas i mam ochotę pojechać dalej, to robię. Zdarza się też tak, że widzę górkę, czuję się świetnie, to sobie wjadę tą górkę mocniej. Tak tylko i wyłącznie dla fanu, ale żadnego planowania kompletnie. Jeżdżę zazwyczaj z licznikiem, tak dla czystej ciekawości. Mhm. Lubię cyferki, całe życie te cyferki w moim życiu były, więc po prostu z czystej ciekawości, co teraz, mając chaotyczny tryb życia, jeżdżąc po konferencjach, nie dosypiając, no jednak staram się prowadzić zdrowo, ale nie zawsze to życie pozwala. No to ciekawi mnie, co jeszcze jestem w stanie zaprezentować, jak daleko jestem od tego swojego poziomu topowego. To też jest po prostu ciekawe, ale to mówię, z czystej ciekawości, a zupełnie mnie te cyferki nie zajmują, jeżeli chodzi o takie podkręcanie na przykład tempa, bo jadę 150 watów, a to jest tyle, co nic, powinnam jechać 180, to zupełnie nie. Bardzo często jeżdżę bez niczego, bez tętna, bez mocy, bez czasu nawet i mam z tego wielką frajdę. To jest wielka wolność, ale wspomniałaś o tych cyferkach, bo ty studiowałaś matematykę stosowaną, tak? Taką matematykę finansową. Czy wyobrażasz sobie, że zajmujesz się tym zawodowo? Ciągle by to była frajda? Wiesz co, w tej chwili na pewno nie, bo jestem tak przyzwyczajona do aktywnego trybu życia, że po prostu bym nie dała rady. To nawet jak zajmuję się czy sprawami zawodników w MKOL-u, jestem na przykład 2 tygodnie w salach konferencyjnych, no to już po prostu ja już się czuję strasznie. Muszę właśnie wyjść na powietrze, coś chociażby się przejść, przytruchtać, jeżeli nie mam roweru. Więc jakbym to miała robić dłużej, no to bym miała duży problem. Natomiast gdybym od razu trafiła do pracy matematyka finansowego czy analityka ryzyka, to z całą pewnością byłabym tym takim amatorem sobie trenującym po godzinach, a mogłabym się tym zajmować, bo to też mi sprawiało bardzo dużo frajdy, zresztą dlatego poszłam na matematykę finansową i te studia, owszem, były piekielnie ciężkie, ale też mi dawały bardzo dużo satysfakcji i frajdy wtedy, bo teraz już mówię, już za dużo sportu w moim życiu i za dużo podróży, a niestety mój fach na to by nie pozwolił. Ten sport dał ci na pewno mnóstwo kontaktów, mnóstwo podróży. Czy na mapie jest takie miejsce, które jeszcze ci tak nieprawdopodobnie korci, gdzie byś chciała, no być może, pojeździć na rowerze, ale już tak dla siebie? Wiesz co, spełniałam jedno ze swoich marzeń. Miałam w ogóle taką, zrobię sobie bucket list rzeczy, które zrobię po zakończeniu kariery. Oczywiście potem przychodzi to zakończenie kariery, masa różnych i życie. Innych, dokładnie. I jedyne, co na razie zrealizowałam, to, że zaczęłam chodzić na skiturach, choć jak rozmawiałyśmy przed programem, jeszcze do was nie dotarłam w prawdziwe warunki. Zapraszamy. Na razie karkonosze, ale mam nadzieję, że się uda też
właśnie w porządne góry wybrać. Natomiast takich podróżniczych miejsc, byłam kiedyś tak tylko przejazdem chwilkę w Utah, w kanionie Bryce i w Parku Narodowym Zion i absolutnie się zachwyciłam tymi dwoma parkami, a to tylko takie malutkie, mało istotne parki narodowe w Stanach Zjednoczonych. Więc wybieram się właśnie teraz, zabieram swoją mamę i bierzemy rowery. I zamierzamy przejechać właśnie Arizonę, Utah, Kalifornię, po parkach narodowych, kultowych takich miejscach też na rowery. I to jest jedno z miejsc. Ameryki Południowej też za wiele nie miałam okazji zobaczyć. Owszem, mieliśmy igrzyska w Rio, ale na igrzyska to się leci i wylatuje. Mhm. I to zgrupowanie w Kolumbii, to troszkę posmakowałam Ameryki Południowej. Myślę, że też jest wspaniała, no ale niżej chętnie bym pojechała przede wszystkim obejrzeć tam te dzikie góry, bo tereny są fenomenalne. Wspomniałeś, że jedziesz z mamą, pewnie teraz masz więcej czasu na to, na co nie miałaś, trenując zawodowo, bo tak jak sport ci dużo dał, to myślę, że też dużo musiał zabrać, tak? Tych relacji i rodzinnych, i przyjacielskich, i tych najbliższych. Czujesz, że teraz nadrabiasz? Czy to w ogóle da się nadrobić? Wiesz co, nadrobić ciężko na pewno, natomiast... ja zawsze w ogóle miałam świetne relacje z mamą i ona często przyjeżdżała do mnie na zawody, więc tutaj myślę, że mówię, to bardziej teraz właśnie zabieram ją na przykład do Stanów w ramach takiego give back, bo zawsze wszyscy mi pomagali w mojej rodzinie. Ja byłam otoczona taką bańką ochronną, że ode mnie się nic nie wymaga, mi się tylko pomaga. No to faktem jest, że staram się coś od siebie teraz dać, natomiast no jednak wpadłam w taki wir różnych nowych zajęć i paradoksalnie wcale nie mam tego czasu więcej. Więc jestem na takim etapie teraz, na którym no, potrzebuję przesiać trochę wszystkie swoje aktywności, bo to właśnie, żeby mieć więcej czasu dla rodziny, bo nawet mój brat ma dwójkę cudownych szkrabów, które rosną w nieprawdopodobnym tempie, a są no, przeurocze i kochane i naprawdę czuję wewnętrzną potrzebę spędzania z nimi więcej czasu, dlatego no, mam nadzieję, że uda mi się złapać ten balans i właśnie nadrobić to, o czym mówisz, bo faktycznie tego czasu na relacje rodzinne i przyjacielskie było za mało. Ale z drugiej strony, to jeszcze tak dokończę wątek, mam bardzo dużo przyjaźni właśnie ze sportu i zresztą cały czas je podtrzymuję, bo chociażby ze Szwajcarką Jolandą Neff, z którą jeździłam w drużynie 4 lata. Cały czas mamy kontakt i ja mam masę takich właśnie też i tak naprawdę głębokich relacji z ludźmi, z którymi spędzałam czas uprawiając sport zawodowo. Czym dla ciebie jest taka życiowa równowaga? Wiesz co, przede wszystkim to jest życie w zgodzie ze sobą, myślę, bo każdy ma inne potrzeby, tak? Jedni lubią żyć w wielkim mieście, realizują się tym i dla nich praca to jest powietrze, ale inne osoby mogą mieć zupełnie inne potrzeby. No i teraz ważne jest to, żeby podążać za tymi swoimi potrzebami, bo ja też często mam tak, że lubię, kiedy wszyscy dookoła są szczęśliwi, lubię dogadzać innym, ale czasami swoim kosztem. Robię coś, czego ludzie ode mnie oczekują, ponieważ chcę ich zadowolić, natomiast nie jest to do końca to, co ja chcę robić, więc staram się być na to wyczulona i raczej podążać za tym, co moje serce mówi, moja intuicja, z czym ja się czuję dobrze i komfortowo. Czujesz, że cały czas się tego uczysz, żeby właśnie podążać tą swoją drogą, bo i tak nie uda nam się zadowolić całego świata. To jest niemożliwe. I ja kiedyś miałam taką tendencję i chyba już z tego wyrosłam. Myślę, że mi się udało. Tak jak wyrosłam z Zosi Samosi i z tego, że sobie ze wszystkim poradzę i z tej wzorowej uczennicy też. I dla mnie to było nieprawdopodobnie uwalniające. Tak jak uwalniające było właśnie to, że ja nie muszę wszystkim dogodzić, że ja i tak nie zadowolę całego świata. Czujesz, że to jest jeszcze droga, czy już jesteś gdzieś na finiszu? Zdecydowanie jestem w trakcie procesu. Zdecydowanie jestem w trakcie procesu. Chociażby, tu podam ci konkretny przykład. Pierwsze pytanie, jakie dostaję, kiedy kogoś interesuje to, co ja teraz robię, to czy szkolę młodzież? Kiedy zacznę szkolić młodzież? Kiedy zrobię? No właśnie. Ja tego do końca po prostu nie czuję. Po pierwsze, jeżeli bym miała kogoś szkolić, no to wtedy biorę odpowiedzialność za młodego człowieka. Jeżeli biorę odpowiedzialność, no to ja wiem, że wtedy po prostu muszę poświęcić cały swój czas, czy inaczej, no cały swój czas. No zrobić to najlepiej, jak się da, a po prostu no w tej chwili mam tyle różnych innych zajęć, które chcę robić, że tego czasu tyle nie mam. Ja chętnie pomogę młodzieży, jeżeli gdzieś jest taka okazja, to jeżdżę na treningi
pomagam gdzieś w kontaktach na zachodzie, ale tak, żeby swoją szkołę zakładać, temu się poświęcić, no to po prostu tego wewnętrznie nie czuję, więc dlaczego miałabyś mam to robić, ponieważ wszyscy mnie o to pytają? No nie. I wiele takich rzeczy mam, ale też mam taki problem, że no jednak jest masa rzeczy, które możemy robić w życiu, mnóstwo i no ja mam to szczęście, że mam wiele możliwości, no i mam tu problem w selekcji, bo chciałabym robić wszystko, a potem się okazuje, że Dawa ma tylko 24 godziny, z Jeleniej Góry jednak jest dość daleko do Warszawy, trochę daleko do Lozanny. To już wiesz, już poczułaś, już dowiedziałaś się, co teraz jest najbardziej twoje, w którym kierunku płyniesz? Wiesz co, na pewno jest to zachowanie czasu na aktywność fizyczną. Mhm. To wiem, że bez tego po prostu ja zaczynam i się czuć fatalnie fizycznie i fatalnie psychicznie, więc jakiekolwiek zajęcie to takie, które pochłania mnie nie w 100%, ale zostawia mi tą przestrzeń na ruch, bądź zajęcie powiązane z ruchem. Natomiast bardzo dużo satysfakcji dają mi wystąpienia publiczne. Dopiero zaczynam, raczkuję z tym, ale na początku wydawało mi się, że to takie mało ambitne, bo mówię w sumie o tym, co już osiągnęłam, więc nic, nie robię nic twórczego. Natomiast jak zaczęłam to robić, to zauważyłam, że daję takiego fajnego kopniaka innym. Potem przychodzą po takim wystąpieniu i dziękują, mówią, że ich zmotywowałam, że w ogóle nawet ostatnio dziewczyna prosiła, żebym została jej coachem, więc mówię, kurczę, nie, no to naprawdę super i bardzo, bardzo takie dla mnie motywujące i wyleczyłam się z myślenia, że to nie jest twórcze. Ja myślę, że to właśnie możesz być genialnym mówcą motywacyjnym i wierzę, że tak jest, bo to wszystko, co osiągnęłaś w sporcie zawodowym i to twoje dążenie do celu i osiąganie celów pięknie się może przełożyć na bardzo różne dziedziny życia. To prawda i tak jest, bo nawet jak mówię o różnych swoich sposobach, czy to na szukanie motywacji, czy na radzenie sobie ze stresem, to bardzo często potrafię to przełożyć na taki uniwersalny sposób, który można wykorzystać właśnie czy to w biznesie, czy w życiu prywatnym, czy w trakcie uprawiania swojego hobby. Więc faktycznie tak jest. A jeszcze jedna rzecz, która mi także daje bardzo dużo satysfakcji, a trochę około tych wystąpień publicznych jest, to są z kolei wyjazdy grupowe rowerowe, ponieważ bardzo często jest tak, że mam na przykład grupę ludzi, która kompletnie nie ma nic wspólnego ze sportem, z rowerami, a teraz rowery elektryczne dają niesamowicie duże możliwości, otwierają w ogóle kolarstwo górskie przed ludźmi, którzy nie mają wystarczającej kondycji, żeby spróbować, nie mają czasu na to, żeby jeździć, boją się tego i tymczasem okazuje się, że biorę grupę i wszyscy, absolutnie wszyscy są w stanie przejechać 50 km po górach izerskich, mieć kontakt z naturą, zobaczyć super widoki i wszyscy przyjeżdżają po prostu z takimi bananami na twarzy, że to jest dla mnie no, mega, mega takie budujące i satysfakcjonujące. Więc to są takie dwie rzeczy, które mi dają bardzo dużo frajdy. Od czasu do czasu także robię różne projekty medialne, jeżeli jest taka okoliczność, to też jest super. A dużą część mojego czasu zabiera Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a to jest akurat działalność charytatywna, ale no to jest takie powiedzmy moje give back do sportu, bo uważam, że sport bardzo dużo dobrego mi dał. I mogę teraz wykorzystać swoje doświadczenie, aby pomóc no, w tych najwyższych strukturach, czy w różnych procesach decyzyjnych, czy przy tworzeniu różnych programów dla sportowców, aby kolejnym pokoleniom było lepiej. Gdybyś miała powiedzieć, gdzie szukać motywacji do różnych rzeczy, bo ludzie często mają plany, marzenia, a nie potrafią ruszyć. Jak się nie poddawać w tych marzeniach, w tych planach? Gdzie znaleźć takiego kopa, albo jak rozwinąć skrzydła? Wiesz co, jeżeli przeraża nas droga, że mamy jakieś marzenia, ale to się wydaje, że jest tak daleko, 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 to jest tylko jedna metoda. Trzeba po prostu postawić pierwszy krok. Często no, w przypadku sportowców no, żyjemy w tym trybie 4-letnim olimpijskim i to jest piekielnie daleka droga i to myślenie o tym celu no, jest przerażające, że ile musimy czasu pracować, żeby ten cel osiągnąć. I najlepszą absolutnie metodą jest skupienie się po prostu na tym, co jest tu i teraz, co mam do wykonania tu i teraz. Jakieś cele pośrednie świetnie się sprawdzają, dlatego w przypadku sportowców są to starty w mniej ważnych imprezach, ale po prostu wtedy trenujemy do tego startu, a nie do tych igrzysk, które są za 4 lata i nie przeraża nas ta odległa perspektywa.
coś nam tutaj gra. Pięknie huczy wiatr. Natura tak, nam się wkrada do naszego mobilnego studia. Idealnie, bardzo dobrze. Piękny widok za nami, a wiatr tutaj to jest taka szparka. I ten wiatr przez tę szparkę postanowił tutaj dać sygnał. Czyli krótko, nawracając do wątku, krótkofalowe. Wiesz co, ja pamiętam, jak schodziłam z Mont Blanc z Pawłem i z jeszcze jedną koleżanką i on nam mówił, i to zejście było dużo trudniejsze niż wejście, bo my żeśmy jakby na raz wchodzili i schodzili i Paweł mówi, widzicie te namioty kolorowe, tam będzie przerwa. I to jest coś, co ogarniasz, tak? Nie myślisz o tym, Jezus, przede mną jeszcze tyle godzin marszu, na zmęczeniu, na czymś, tylko no widzisz te namioty, no to przecież do nich dojdę, tak? Bo one są w zasięgu wzroku. I ja też zawsze powtarzam, że każdy maraton zaczyna się od pierwszego kroku. I ten życiowy, i ten prawdziwy, i każdą naszą historię w życiu trzeba zacząć. Dokładnie tak jest. Często jak mamy problem ze zmotywowaniem siebie na przykład do uprawiania sportu, to ja mówię, po prostu wyjdź. Po prostu nie myśl, tylko wyjdź, bo okazuje się, że jak już się wyjdzie, to no, w 99% jest fajnie, tak? No, czasem się zdarzy taki dzień, że właśnie no, nie wyspaliśmy się, nie mamy po prostu siły, ale w 99% okazuje się, że jest super, więc trzeba ten pierwszy krok właśnie zrobić. No na pewno podtrzymywanie pasji, to o czym już rozmawiałyśmy, że jeżeli coś nam sprawia przyjemność, to wtedy zawsze jest łatwiej, jeżeli się do czegoś zmuszamy, no to nigdy tej przyjemności nie będziemy mieli. I po prostu próbować, bo czasami, jeżeli ktoś na przykład zaczyna przygodę ze sportem, chciałby od razu osiągnąć poziom mistrzowski, ale to wymaga pracy, to raz, wymaga systematyczności, ale też nie trzeba być wcale mistrzem, żeby mieć przyjemność z uprawiania sportu, tak? To absolutnie trzeba akceptować to, na jakim jest się poziomie i niezależnie od tego, czy biegamy szybko, biegamy wolno, jeździmy szybko, jeździmy wolno, to cały czas to nam ma przede wszystkim sprawiać przyjemność, a te wyniki to jest zupełnie drugorzędna sprawa. Jestem absolutnie z tobą. A jak sobie radzić ze stresem? Bo ty ten poziom stresu, no musiałaś mieć wysoki, no bo to była presja na wyniki, jeśli nie twoja, chociaż wiesz, no wiadomo, jak jesteś w zawodowym sporcie, to jesteś ambitna i chcesz być jak najwyżej. No ale jest cały team i tak dalej, są sponsorzy, każdy by chciał jak najlepiej. Jak sobie radziłaś ze stresem? I znowu, jak to można przełożyć na takie codzienne życie? Ja sobie, wiesz co, jak myślę o stresie, to od razu sobie myślę o tej sytuacji przed Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie, kiedy wiesz, przygotowania ciach, ty łamiesz nogę i wiesz, że ten, już ja przypuszczam, że jak spadałaś wtedy z roweru, czy jak poczułaś ból, to już wiedziałaś, że igrzyska odpływają w siną dal, ale czy pojawiła się taka myśl, czy ja w ogóle wrócę do zawodowego sportu? Czy nie dopuściłaś takiej myśli? Nie, takiej myśli absolutnie nie dopuściłam i to był tak naprawdę największy motor dla mnie do tego, że ja faktycznie wróciłam, bo ja cały czas wierzyłam, że wrócę i miałam cudowny zespół ludzi wokół mnie, przede wszystkim fizjoterapeuta, ale lekarza Krzysztofa Fiska, który mnie prowadził. Natomiast ja miałam wtedy wielki problem taki no, mentalny, ponieważ ja nie pojechałam na igrzyska, nie miałam problemu dlatego, że to ja nie jadę na igrzyska, miałam problem dlatego, że nie jadę z moją ekipą na igrzyska, której chciałam się odwdzięczyć za ich niesamowite poświęcenie, bo miałam wokół siebie naprawdę taki zespół ludzi, których mogę spokojnie nazwać rodziną, którzy swoje prywatne rzeczy odłożyli na ten czas przygotowań do igrzysk po to, żeby pomóc mi i pozostałym zawodnikom i bardzo, bardzo chciałam dla nich właśnie tam pojechać i powalczyć o medal, więc z tym miałam problem i psychicznie wtedy dość mocno cierpiałam, ale wtedy pomogła mi moja mama, która powiedziała mi prostą rzecz, no Maja, no to się wydarzyło, tak, nie masz już na to wpływu, nie cofniesz tego i to, że ty teraz będziesz płakać i się smucić, no to niczego nie załatwi. W żaden sposób cię dalej nie pchnie, nie rozwiąże problemu, tak, no musisz się skupić na tym, co możesz zrobić, na co masz wpływ. Ja tak mówię, dobra, tylko na co mam wpływ, jak leżę z nogą w gipsie, nic nie mogę zrobić, nie? A mówię, no możesz na przykład pojechać do Londynu i wesprzeć ekipę, przecież tam drużyna pojechała, też są zdemotywowani, no bo nie ma liderki na pokładzie, no to pojedź i pokaż, że ich dalej wspiera, że jest super. I faktycznie tak zrobiłyśmy. To był bardzo ciężki dla mnie dzień, bo kibice przychodzili i mówili, Maja, my tu dla ciebie, a ty nie z tej strony taśmy. Więc dobrze, że miałam duże okulary, ale to było super, że byłam faktycznie z ekipą. Ola Dawidowicz, Marek Konwa pojechali swoje życiowe wyniki i cieszyłam się, że nie siedzę w domu, nie oglądam tego przed telewizorem rycząc, tylko jestem tam. No a jak wróciłam, to skupiłam się po prostu na tym, co mam wpływ.
czyli na rehabilitacji, która była piekielnie ciężka, piekielnie żmudna, ale to skupienie znów na procesie tu i teraz, bo to bardzo długi proces. Jak ja bym myślała, ile mam jeszcze pracy przed sobą, no to naprawdę można stracić motywację pierwszego dnia. Ale skupiając się tu i teraz na tym, żeby codziennie o ten 1% chociaż ruchomość w stawie skokowym przywrócić, to skupienie na tym procesie sprawiło, że wróciłam do sprawności. Może nie pełnej, bo stopa mi się cały czas nie zgina w 100%, ale wystarczyła do uprawiania sportu. Natomiast jeszcze jedno chciałam powiedzieć odnośnie twojego pytania, tej pierwszej części. Jak sobie radzić ze stresem, to też taki dla mnie największe moje zderzenie ze stresem było na pierwszych Igrzyskach Olimpijskich. Bo wówczas ja byłam bardzo młodą zawodniczką, 21 lat miałam w Atenach. Dopiero zaczęłam starty w elicie. Owszem, miałam jeden medal Mistrzostw Europy, ale to były Mistrzostwa Europy w roku olimpijskim. Wiadomo, nie dla wszystkich to jest start priorytetowy. A wtedy, pamiętam, w Newsweeku pojawiła się rozkładówka, na której porównywane były gwiazdy sportu, najwięksi rywale. No i ja tam byłam porównywana do Gunrity Dale, która wygrywała wtedy absolutnie każdy wyścig, wszystko. Tak jak Mateusz Kusznierewicz był porównywany do swojego najgroźniejszego rywala, tak ja byłam porównywana do Gunrity, gdzie nawet, kurczę, no wtedy to ledwo co wąchałam i tyle koło. I to mnie strasznie zestresowało, no bo ja czułam, że kurczę, ja tu jestem w roli faworytki do nawet nie tylko medalu, ale do złota stawiana, a kompletnie się taką nie czułam wtedy. I wiedziałam, że może jestem jakimś czarnym koniem, ale daleko mi do faworytów, więc ja tydzień przed startem, mówię to całkowicie na poważnie, siedziałam i płakałam, myśląc, co to będzie, jak ja medalu nie zdobędę. To po prostu stres był nieprawdopodobnie duży. No ale wtedy moja mama znów mi pomogła, czy to chronologicznie to był pierwszy raz, kiedy mi aż tak bardzo pomogła, mówi, no Maja, ale to no zastanów się, co się właściwie takiego stanie, jeżeli ty medalu nie zdobędziesz? Takie proste pytanie. No ja tak myślę, no w zasadzie, no z kadry mnie nie wyrzucą, tak, bo raczej za jeden start z kadry się nie wylatuje. No może będę miała, nie będę miała nowych sponsorów, ale też nie sądzę, sobie. Że tak. No cały czas będę miała dwie zdrowe ręce, dwie zdrowe nogi i tylko ode mnie będzie zależało, co z tym zrobię. I wtedy właśnie wypracowałam sobie wręcz taką metodę akceptowanie złego scenariusza. Jak sobie wyobrazimy, co się może złego stać, zaakceptujemy, że ten czarny scenariusz, że to się może wydarzyć i od razu sobie wymyślimy rozwiązania na to, to wtedy przestajemy się tego bać. I przestaje nas to dusić, przestaje nas to tłamsić i uwalniamy się z tego ciężaru i zaczynamy widzieć tylko i wyłącznie te dobre możliwości, które mogą się pojawić, jeżeli nam coś wyjdzie. Masz dobre życie? Wiesz, to jasne, że tak. No, zgrzeszyłabym, gdybym powiedziała, że nie. A przede wszystkim 25 lat pasja była moją pracą i teraz też staram się swoje nowe życie po karierze sportowej ułożyć wokół pasji, a to jest no, najpiękniejsze, bo tak naprawdę no, wtedy wszystko, co robię, robię z przyjemnością, więc jest to wielkie szczęście, przywilej i bardzo, bardzo to doceniam. Bardzo dziękuję za rozmowę i zobaczcie, jak to pięknie podążać za pasją, bo potem można powiedzieć, mam dobre życie. Mój dobrostan jest tu i teraz. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo.